Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie. Jestem dzisiaj w innych okolicznościach, ale witam serdecznie na 35. środowym live'ie i dzisiaj mamy 10 lipca. I wiecie co? Przyjechałam do Polski, a tu jest tak gorąco, że chyba się odzwyczaiłam, że może być tak ciepło, że ledwo zipię. Dlatego wiem, że wam też jest ciepło, jeżeli jesteście w tym momencie w Polsce. I tak pokrótce dzisiaj, bardzo króciutko przekażę najważniejszą taką jakby ideę, to co chcę wam powiedzieć. A co chcę powiedzieć, że przede wszystkim żyjcie w miłości. To jest takie moje przesłanie. Żyjcie w miłości, z miłości, dla miłości. I nie mylcie tą miłość tylko z ziemską, tylko tą, która daje się odczuć fizycznie. Pamiętajcie, że jest pełno różnych odmian miłości, a najwspanialszą jest ta miłość wszechwieczna, potężna, boska. Możesz ją nazywać jak chcesz. To jest miłość, którą jesteśmy połączeni, my wszystkie istoty. I pamiętajcie o tym. I kierujcie się sercem, bo jeżeli wszystko będzie się w waszym życiu odbywać z poziomu serca, to uwierz mi, uwierzcie, całe życie będzie inne, łatwiejsze, lżejsze. A jeżeli sobie rozmyślamy, kalkulujemy i koniecznie chcemy mieć wszystko z umysłu, potem czasem są przeszkody, los nam płata figle, nie jest tak, jak chcielibyśmy i wówczas jest rozczarowanie, żal, pretensja, rozgoryczenie i smutek ogólny, tak? Żałość i wszystko, co nas otacza, po prostu nas przytłacza i staje się całe życie wówczas dużo bardziej jakby skomplikowane, ciężkie i nie chce się żyć. A jeżeli żyjesz z poziomu serca, jeżeli wszystko, co odbierasz, cały ten świat, właśnie tu, z tej przestrzeni, z przestrzeni serca, oczywiście w połączeniu z umysłem twoim, bo to nie chodzi o to, żebyś był bezmyślny, ubezwłasnowolniony czy poddany całkowicie przypadkowi czy innym ludziom. Nie, chodzi o to, żebyś poczuł ten instynkt, impuls, intuicję, tak? To, co ci podpowiada twoje serce. Bo w tej przestrzeni serca jest też taki kontakt z duszą i tak naprawdę ona pierwsza ci powie, podpowie, gdzie masz pójść, co masz zrobić. Czy jeżeli kogoś poznajesz, tak, czy rozmawiasz, czy ten ktoś jest uczciwy, dobry dla ciebie, odpowiedni, ta przestrzeń, tutaj wszystko się odbywa, że czujesz to, tak? I może to być w postaci przyspieszonego bicia serca, takiego jakby zatkania, tak? Że nie wiesz, co się dzieje. Ale to wszystko jest tutaj, jest w tej przestrzeni serca. I to jest takie moje marzenie, pragnienie, aby wszyscy ludzie już będąc tu w ciałach odczuwali, tak? Skupili się na tej przestrzeni, odczuwali swoje serce, swoje połączenie z duszą i aby uświadomili sobie, poczuli. I dlatego ciebie też proszę, jeżeli teraz tego słuchasz, poczuj to, że nie jesteś tylko tym ciałem, tym mięsem, że tak powiem, tak? Tym organizmem, tymi układami, które są w tobie, tak? Czy to krwionośny, nerwowy, ogólnie fizjonomia, tak? Cokolwiek masz w sobie, to jest wszystko fizyczność. Ale pamiętaj, że jesteś w ciągłym połączeniu ze światem duchowym. I to połączenie istnieje. Czy o tym wiesz, czy nie wiesz, czy tego chcesz, czy to odrzucasz. Ty jesteś wciąż w połączeniu. I to jest piękne. To jest to, co nadaje ci sens życia. To jest to, co jest takim właśnie jakby, jest intuicją,
instynktem może, tak? Tylko nam instynkt się kojarzy też z takim instynktem zwierzęcym, czyli że wszyscy to robią, tak? Ale dlaczego to robią? A szczególnie zwierzęta. Bo one może nie zdążą pomyśleć, tylko poczują i po prostu się zachowują, tak? Instynktownie. A ty masz intuicję. I to jest ten kontakt z duszą. Słuchajcie, tu z tego upału to aż kaszlę. Przepraszam. Muszę się napić wody. Chyba się odzwyczaiłam, bo w Holandii to naprawdę ostatnio jak byłam, no to 14, 13 do 16. No a tu jest powyżej 30. I ja uwielbiam upały, ale jeżeli spędzam ten czas nad wodą, czy w fajnych okolicznościach, a jeżeli jestem gdzieś w mieście, tak, idę chodnikiem, od asfaltu bije żar, no to nie jest przyjemne, zresztą wiecie, bo tu jesteście. Co jeszcze chcę powiedzieć? Ważne jest też, żeby czytać, słuchać, ale nie żeby po prostu bezmyślnie iść w jakimś kierunku, ale poczuj, jak jakaś informacja właśnie rezonuje z tobą, z twoim sercem. Czy jest to dla ciebie prawda, czy jest to dla ciebie uczciwe, sprawiedliwe, dobre. I tym się kieruj. Niech to będą twoje wytyczne. Ale pamiętaj, że jesteś w połączeniu ze wszystkimi ludźmi, ze wszystkimi istotami, ze wszystkim, co istnieje. Na poziomie energetycznym. I mówię, jeżeli nawet to negujesz, jeżeli tego nie chcesz, nie chcesz tego słuchać, ale to jest prawda, to jest fakt i po prostu już to się nawet udowadnia, bo naukowcy do tego dochodzą, są różne badania, istnieje przecież energetyczna, tak, pamięć wody, co ostatnio też widziałam, że na przykład jakiś przedmiot był położony, czy zwierzę typu owad. I potem było zabierane, a woda pamiętała w tym miejscu, ale energetycznie ten ślad zostawał. Tak samo ty, jeżeli gdzieś jesteś, to zostawiasz ślad po sobie. Jeżeli gdzieś żyjesz i mieszkasz, twoja energia, tak, jest wysyłana we wszystkie strony i to oddziałuje na innych. Pamiętaj o tym. Świat jest cudowny, piękny. Dostrzegaj te kolory. Dostrzegaj to, co widzisz, bo jeżeli nawet nie wierzysz w reinkarnację, to powiem ci, że ten zestaw, ten twój duch, dusza i to twoje ciało jest faktycznie jeden, jedyny raz. Bo nawet jeżeli gdzieś jesteś w życiu równoległym, albo byłeś w przeszłym, albo będziesz dopiero, będzie to jakby już inny komplet. Dlatego wzbogacaj się, wzbogacaj swoją duszę, odwiedzaj, zwiedzaj, dowiaduj się ciekawych rzeczy, informuj się, tak? I bądź w wielkim zachwycie nad życiem, bądź w zachwycie nad wszystkim, co cię otacza, oraz bądź w zachwycie w swoim istnieniu z innymi istotami, ludźmi, zwierzętami, roślinami. Zachwycaj się. I naprawdę, jak znasz takie powiedzenie, że żyj, jakby ten dzień był twoim dniem ostatnim, to niech tak będzie. Bo tak naprawdę ty, ja, nikt nie wie, czy jutro się obudzisz, czy może pójdziesz ulicą i będziesz mieć wypadek. Różnie może być. Oczywiście tego nie życzę nikomu, ale różne są sytuacje. I ludzie w ogóle nie doceniają swojego życia. A każdy ma jakąś linię życia, tak? Jakąś długość. Ciesz się tym momentem, w którym jesteś. I tutaj też znowu wspomnę o tym byciu w tył i teraz. Po prostu jesteś tu i teraz, w tym życiu, w tej sytuacji, w tym momencie, w tej sekundzie. Akceptuj to, ciesz się, dostrzegaj wszystko, co najpiękniejsze. Ja jeszcze tak tylko chcę przypomnieć pokrótce, bo jeżeli mnie nie znasz, powiesz, co to za baba tutaj gada. Chcę powiedzieć, że nazywam się Gosia Król i mam kanał swój, tak, swoją stronę, firmę Kolorowy Horyzont, gdzie pracuję, tak, jestem terapeutą, tak, współpracuję
z innymi. Organizuję warsztaty, kursy Soul Body Fusion, warsztaty takie synergia ciała, umysłu i ducha z moimi przyjaciółmi. Poza tym pomagam ludziom przejść w trudnych okresach życia poprzez hipnoterapię, Soul Body Fusion, Access Bars, coaching duchowy. I ja wiem, że niektórzy są bardzo temu przeciwni, ale uwierzcie, bardzo dużo klientów, tak, ludzi przychodzi wtedy, kiedy już nie pomaga psycholog, psychiatra, kiedy już jakiś neurolog, no różni specjaliści już nie pomagają i wtedy, gdy szukają ludzie takich innych rodzajów, tak, terapii, to odzywają się do mnie, do innych ludzi tego typu. I nie jest to może też do końca uznawane przez niektórych ludzi, no bo niektórzy twierdzą, że a co to w ogóle jest, tak? No ale dopóki nie spróbujesz, dopóki się nie przekonasz jakby na sobie, jak może się zmienić twoje życie, masz prawo to negować. Ja nie na siłę nikogo nie przekonuję. Ja tylko ci pokazuję jedną z dróg, z opcji, że mogę ci pomóc. Poza tym możesz również zobaczyć, że ja to nie tylko wiedza, którą się nauczyłam, wyuczyłam, ale wszystko przeżyłam też na własnej skórze, tak? Ja przeżyłam, miałam własne doświadczenia i przez to, czy też dzięki temu, napisałam i wydałam 3 książki. Jeżeli jeszcze ich nie znasz, to proszę bardzo. Pierwszą książką była Miłość ponad wszystko, gdzie opisałam moje przygody, co widziałam, co słyszałam, gdy byłam w hipnozach, bo kiedyś, dokładnie 9 lat temu, ja poddawałam się hipnozom i bardzo mi to pomogło zmienić mnie, zmienić moje życie, nastawienie do życia, odnaleźć szczęście. Dlatego wiem, że to jest droga, która może pomóc. Przekazy wszechświata, przekazy, które przychodziły do mnie, gdzie jest zawarta mądrość od istot duchowych oraz innej cywilizacji. I od takiej, o której może nie słyszałeś, nie słyszałaś, ale odezwali się do mnie i w jakiś sposób dyktowali, tak? Więc spisywałam to. Kontaktowali się w postaci energii. Ta energia przychodziła jakby z góry, otaczała mnie i po prostu pojawiały się gotowe słowa. Może to taki rodzaj telepatii. Trudno mi to określić, bo też to nie było takie słyszalne do końca. Po prostu wiedziałam. To była wiedza. Wiedza przekazana, którą zapisywałam. No i ostatnia książka, którą wydałam, Biała Wierzbiarka, książka o Annie i jej duszy. I chcę ci powiedzieć, że jeżeli masz wątpliwość jeszcze do tej pory, czy w ogóle istnieje dusza, to ta książka ci pomoże, bo tutaj jest brakuje mi słowa. Teksty są pisane raz od strony Anny, a raz od duszy. Czyli jest jakaś sytuacja i Anna jako dziewczyna myśli, mówi, co czuje, co widzi, co się dzieje, a za chwilę dusza, jak ona to odbiera i co ona robi, jak czasem próbuje wpłynąć na Annę, tak, na tą dziewczynę. Polecam bardzo. Poza tym w tej książce, jeżeli nie wiesz, są obrazy, które wtedy malowałam i tutaj po prostu są w środku. Obrazy do tej książki przychodziły do mnie. Cała książka jest napisana specyficznym językiem, który taki troszkę staropolski jakby, no jest taki specyficzny, inny. No i jest to ogólnie też tak, zejście duszy, jak odchodzi później. No bardzo bogata wiedza w postaci jakby takiej powieści, bajki, ale po prostu czyta się dobrze. I jak mówię, jeżeli interesują cię tematy tego typu, jeżeli, ja wiem, że książek jest pełno i bardzo ciekawe, ja sama teraz dopiero tak czytam niektóre, ale mówię, wiedza, którą ja dysponuję i którą przekazuję i pracuję tak w ten sposób, jest to na podstawie moich doświadczeń życiowych, tak, czy to w hipnozie, w medytacjach. Wiedza po prostu jest wszędzie, bo to jest też wokół nas, tak? Są, niektórzy to nazywają kroniki Akaszy, energetyczne jakieś pole, eter. Po prostu wystarczy zagłębić się w siebie i na pewno dosięgniesz. Także jeżeli nie chcesz też korzystać z jakichś mentorów, wiedzy innych,
spróbuj sam, spróbuj sama. Zagłąb się, tak? Tak się to mówi, nie wiem właściwie. Wejdź, tak? O, wejdź w siebie, w przestrzeń serca, wycisz się, wyłącz wszystko i posłuchaj, i poczuj. I może przyjdzie ta wiedza do ciebie i informacje, i co i jak masz robić. A jak chcesz iść na skróty, to jak najbardziej zapraszam i możesz korzystać z terapeutów, ludzi, którzy mają wiedzę i doświadczenie. I to by było na tyle dzisiaj. Ogólnie bardzo się cieszę. Jestem, jak widzisz, w takiej szczęśliwości. Odwiedzam rodzinę, odwiedzam znajomych i cały świat jest po prostu piękny według mnie. Teraz akurat mówię, piękna pogoda w Polsce. Dużo uśmiechniętych ludzi, aczkolwiek również takich zmęczonych, tak? Bo z tego upału to już jakby się nic nie chce, ale tak naprawdę świat jest piękny. Obserwuj, patrz w niebo, obserwuj przyrodę i ciesz się życiem. I to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję pięknie i do usłyszenia za tydzień. Gosia Król, Kolorowy Horyzont.